27 sierpnia wspominamy błogosławioną Marię Pilar Izquierdo Albero, zakonnicę. Maria Pilar Izquierdo Albero urodziła się 27 lipca 1906 roku w Saragossie w bardzo ubogiej rodzinie, w której otrzymała staranne wychowanie chrześcijańskie. Nie uczęszczała do żadnej szkoły. W wieku 16 lat podjęła pracę w fabryce, gdzie zwróciła na siebie uwagę otoczenia dobrocią, pracowitością, prostotą i pokorą. W 1926 roku w drodze z pracy uległa wypadkowi, a rok później została sparaliżowana i straciła wzrok. Tak rozpoczęła się jej kilkunastoletnia droga krzyżowa, która jednocześnie stała się szkołą dojrzałego życia duchowego. Jej dom przerodził się wówczas w oazę duchowego pokoju i światła, a także stał się miejscem pokrzepienia dla wszystkich, którzy ją odwiedzali, zwłaszcza w trudnym okresie hiszpańskiej wojny domowej. 8 grudnia 1939 roku w uroczystość niepokalanego poczęcia Maria Pilar doznała cudownego uzdrowienia. Wkrótce wraz z grupą przyjaciółek udała się do Madrytu, by zrealizować swoje marzenie. Założyć zgromadzenie, którego charyzmatem miał być apostolat wśród ubogich. O jego utworzeniu myślała już od 3 lat. Nowy instytut pod nazwą Pobożne Stowarzyszenie Misjonerek Jezusa, Maryi i Józefa mógł rozpocząć działalność dopiero w 1942 roku, kiedy to został oficjalnie zatwierdzony przez miejscowego biskupa. 2 lata później, na skutek licznych pomówień, Maria za radą spowiednika opuściła wspólnotę. W tym okresie znów podupadła na zdrowiu. Zmarła w San Sebastian 27 sierpnia 1945 roku. Po jej śmierci współsiostry, wierne jej charyzmatowi, w 1947 roku powołały do istnienia dzieło misyjne Jezusa i Maryi. Maria została beatyfikowana w 2001 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona Maria wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.